Ja się bardzo cieszę, że nie rozmawiamy często, ale rozmawiamy regularnie. I dosyć. I fajnie, że zauważyłaś, że fajnie, że rozmawiamy, jak jest światło słoneczne, a nie w środku nocy teraz, bo zawsze w środku nocy. Ale ostatnio. I ostatnio mi powiedziałaś, że szukasz domu w Polsce. Odkąd się spotkaliśmy, ceny wszystkiego poszły tak w górę, inflacja, podwyżki, drożyzna. I zastanawiam się, czy ty, kiedy teraz, nie wiem, czy szukasz dalej mieszkania w Polsce, ale czy ty jesteś zaskoczona teraz, kiedy patrzysz na ceny nieruchomości w Warszawie? Znaczy, wiesz, to jest u nas jest to samo. To samo jest w Kalifornii, to samo jest na Florydzie. Właśnie teraz się zastanawiamy, czy zostajemy w Kalifornii, czy sprzedajemy dom, czy jedziemy na Florydę. Dużo jest właśnie zmian. Też sama w życiu, przyznam ci się, nie byłam pod taką kropką znaka zapytania w swoim życiu. Mhm. Bo wiesz, teraz mam córeczkę, bo jak ja bym nie miała córki, to ja bym pewnie została w Kalifornii w domu, co jestem, i pewnie bym tutaj miała jako, wiesz, drugie miejsce dla siebie. Ale teraz, że wiesz, mam córkę i coraz gorzej w Los Angeles się dzieje, wiesz, jest nie jest tak bezpieczne, tak jak kiedyś było, też wiesz, szkoły, to tak właśnie bardzo dużo na ten temat myślę i sama nie wiem, co chcę, bo wiesz, z jednej strony zawsze marzyłam, żeby mieszkać w Los Angeles, odkąd byłam mała. Tutaj kocham, właśnie jutro wyjeżdżamy, mi bardzo jest smutno, że wyjeżdżam. Jakbym też nie musiała się, wiesz, jakbym sama decydowała nad swoim życiem, i to bym na pewno dłużej tutaj została z malutką. I wiesz, taki inny moment jest teraz w moim życiu, że wiesz, wszystko, co myślę, to muszę też myśleć o dziecku. I ona jest bardziej taka na pierwszym miejscu, co jest najlepsze dla niej, dla przyszłości. I pamiętam, jak byliśmy tutaj z moją siostrą w maju przy granicy, tam jak tam byliśmy z dziećmi, i pamiętam, jak tam prezydent właśnie miasta powiedział, że ich bliska znajoma się wyprowadziła z Tampy, z Florydy, do Polski. I oni właśnie tak mówili, że się jej pytali, dlaczego, wiesz, Ani nie jest Polką, i że dlaczego się wyprowadziła do Polski. I ona powiedziała, że jest bardzo bezpiecznie. I wiesz, i ten moment właśnie, że tak zaczęliśmy tą rozmowę, jejku, ale to jest prawda. A wiesz, w Stanach to co 5 minut słyszysz, że było szczelenie, czy ktoś tam się wkradł do kogoś domu, czy ktoś nóż, wiesz, że zawsze, że cały czas, nawet jak otworzysz news, to zawsze coś jest takiego, wiesz. A tutaj tak naprawdę sobie pomyśliłam, no na przyszłość dziecka, no to Polska naprawdę jest bezpieczna do porównania do Stanów. I nie wiem właśnie, co zrobimy. Bo wiesz, też mam męża, co też musimy razem to wszystko, wiesz, planować. To nie jest taka łatwa decyzja, bo ja bym, wiesz, pewnie już wiedziała, co bym chciała robić, a wiesz, nie jestem jedyna, co decyduje. Ale ten plan nie zniknął jeszcze z waszego, żeby nie szukać. Zniknął, nie zniknął, tylko właśnie bym też dla Asi, żeby właśnie miała gdzie sobie, wiesz, miejsce, gdzie może sobie pobiegać, żeby trawa było dużo, tak. Wiesz, dużo drzew, żeby było, wiesz, fajne miejsce, że jak ja pracuję, to, że się czuję pewna, że ona tam ma wszystko, wiesz, też park blisko, to wiesz, to wszystko takie jest w myślach, ale no, do ustalenia tak. No.